Siemanko, siemanko, witajcie, z tej strony Janek. No i witam was, kochani, w kolejnym już odcinku z rzędu oczywiście z gospodarstwa po wuju, czyli rolnik w samotności. No jak widzicie, już Wistula jest tutaj na miejscu, słuchajcie, władzie odpalony, usługa skoszona. Także no, jeszcze nam troszkę, słuchajcie, tutaj pszenicy zostało na rozrzutniku, jak widzicie. Pan Kamil oczywiście postanowił nam podarować. No i odbieramy, słuchajcie, wypłatę no, na odcinku, jakby nie było. 2563 zeta, odbierz. Mamy, kurczę, 3500, słuchajcie, na koncie. Także no, zarobiliśmy nieco fajne pieniądze. A dzisiaj, słuchajcie, jedziemy kosić trawę. Także no, łąka jest już mocno dojrzała. Dobra, podnosimy sobie. Także tak, zostawcie łapkę w górę, oczywiście komentarz, subskrypcję, kto nowy. Mile widziana łapeczka w górę, tak. No i cóż, jedziemy, słuchajcie, kosić łąkę, bo jest już, kurde, dojrzała tutaj. Dobra, także sobie wyjeżdżamy władziem. Dobra, cyk. No i kurczę, kolejne sienokosy, tym razem na siano. Tym razem, słuchajcie, na siano kosimy, także prawdopodobnie w tym odcinku postaram się skosić trawę i może troszkę potalerzujemy pod rzepak. Wszystkiego nie będę naraz robił, bo to nie ma sensu. Dobra, opuśćmy sobie, nie wiem, czy to będzie działać na ten Interactive Control. Ale raczej chyba nie będzie. A nie, chodzi, chodzi, dobra. Także tak, pyk. Wałeczek oczywiście zapinamy, słuchajcie, no i co? Jakim tu biegiem kosić? Obroty. No, mam nadzieję, że gra jest, może troszkę przyciszę. Czekajcie, troszkę może sobie przyciszymy. O, tak. No i jedziemy, słuchajcie, z kolejnym pokosem. No, kurde, trują, dwują, damy radę. Także obkosimy. I prawdopodobnie stależujemy troszkę pola. Także w tym odcinku to będzie już robota u siebie, już usług nie wykonuję, bo też nie chcę was tak zamulać tymi nieco usługami, więc mam nadzieję, że odcineczek się spodoba. A jeśli tak, to mówię, łapeczka w górę koniecznie. Jakiś tam subik by się przydał. No i cóż, odcineczek macie, słuchajcie, na środę. Tego co wiem. No tak, na środę, czyli jakby 27. Więc życzę miłego dnia oczywiście, bo odcineczek na 7 godzinę rano ląduje. Dobra, może sobie szybę zamknę, słuchajcie, bo kurde, nie chcę, żeby mnie kamień strzelił. Nieco, także kurde, no wiadomo, obroty. Obroty robią swoje. Więc działamy. Dobra, może troszkę jednak przygłośnie, bo nie wiem, jak ostatnio było słychać mnie, no ale mam nadzieję, że dobrze. Nie chcę, wiecie, lepiej, żeby za cicho gra była niż za głośno, nie? No, drzwi sobie otworzyłem. No i Władzio, słuchajcie, za niedługo do remontu. No, jakby się nie. Jakby nie było, zaraz, kurde, będzie mu potrzebny remont, więc. No już tutaj, kurde, 30 nie piłuje przy rotacyjnej, bardziej właśnie Władzia. No, ten tłumik lata, widzicie, kurde, trzeba będzie to wszystko naprawić, przemalować. Mam nadzieję, że jeszcze kilka usług wykonam. I ten remont, kurde, zrobię nieco. Tam, wiecie, no dużo nie będzie to kosztować, może z jakieś 2,5 tysiąca. Więc zobaczymy. Ale trzeba tutaj parę rzeczy, słuchajcie, zrobić. By móc normalnie nim robić, o. O, może sobie zdjęcie, kurde, do miniatury.
strzelimy. No, także, o Jezu. Trawa sobie, słuchajcie, przeschnie. Na spokojności. Nie spieszę się tutaj z tym, żeby ją tutaj jak najszybciej zbierać. Bo tak jak mówię, to idzie na siano. Więc no, z zarobku jestem zadowolony, bo mówię, jeszcze pszenicy trochę dostałem. Więc luks, prasa, słuchajcie, prasa jest jeszcze u nas. Maskarek, także prasa jak najbardziej będzie. Władziem będziemy prasować. Więc to już jest robota, słuchaj, ta no nieco fajniejsza, bo kostki to wiadomo, kurzają mnie już. Teraz jeszcze wiecie, mam ten kurde paleciak, nie? No to sobie będę mógł pozwozić te baloty na paleciaku jakoś. Dobrze, że mam łąkę blisko. Więc to też nie przeszkadza. No, jak widzicie, maszyna idzie. Aż się kurzy. No, także luksus robota. Dobra, także dajemy ognia. Ostro i na obrotach. Dobra, pyk. Szósta minuta, słuchajcie, odcinka, także zobaczymy, jak my tutaj się wyrobimy z tym wszystkim. No, chciałbym troszkę roboty zrobić. Po prostu zobaczymy, w jakim czasie ja skoszę trawę. Jeżeli szybko, to może ją jeszcze i przetrząsnę. A jak nie, to nie, po prostu sobie leży tak w pokosach. I tyle, nie? Dobra, także ruszyła maszyna, już nic nie zatrzyma. Ta-ta-ra-ta-ta. Dobra, pyk. Jak to mówię, gaz w podłogę i jedziemy i na obrotach. O, kosiarka rozpędzona, także kurde, jakby ktoś tutaj chciał przyjść i popatrzeć, to raczej wątpię, żeby był to dobry pomysł. Kurde, takim sprzętem to słuchajcie, się boję kosić nawet. Jednak to ma 1800 obrotów, więc na wałku, także kurde, no jest trochę. No ostatnio mówiliście, jak pierwszy raz jak 30 kosiłem, to tam ktoś mówił, że właśnie odważnie, bo kurde, bez kabiny i w ogóle. Także Władzio, przy rotacyjnej kolejny raz. Mam nadzieję, że wam się tutaj kurde nieco spodoba. No, także kurde, kosimy. No tutaj ta kosiarka to raczej nie na... Nie namęczy się, wiecie, bo kurde, no tej łąki to mam. No mało tej łąki mam, powiem wam. No, także kurde, o, już nawet Władzio kopcić zaczyna, no. Ogólnie mam mało paliwa. Nie wiem, czy mi starczy. Kurde, znowu, żebym zapomniał zatankować. Nie wiem, czy ja mam przy gospodarstwie gdzieś bańkę ropy. Czy trzeba będzie na CPN zjeździć. Kurde, na odcinku na CPN to słabo trochę, Jarek. No, słabo, słabo. A tam Jarek weźmiesz 30 i tyle. W sumie 30 chyba jest zatankowana do pełna, jak się nie mylę. Chociaż tam po usługach, po tych transportach też bym wypalił co nieco. Także no, powiem wam, że z zarobku jestem bardzo zadowolony. No, Wistulla troszkę się nakosiła. Nie wiadomo, jak to Wistulla. Ale maszyna, powiem wam, kurde, nie do zajechania. Dała radę, aż miło. Dobra, także siedokosy ruszyły. Lipcowe i zaraz będzie końcówka drugiego sezonu. No, mam nadzieję, że troszkę sprzedażów będzie. Że nieco rzeczy sprzedam. Bo kurde... Powiem tak, no. Pieniędzy trzeba. No już przy tym sezonie, no chciałbym troszkę, słuchaj, to zarobić. Kupić nieco pola, zobaczymy. No kredytu nie chcę brać. Za żadne skarby.
A zresztą kto mi kurde na parę hektarów słuchajta kredyt da? Na dotację to jeszcze wiadomo, muszę kurde poczekać do następnego sezonu. Więc przewiniemy sobie sezon. Jak już pokończymy roboty i trzeba będzie kurde pisać znowu 3,5 tysiąca, może dadzą. Zawsze to słuchajcie coś, no. Kurde, niektórzy to pewnie zdziwieni, że ja takimi klamotami na usługi jeżdżę, no ale wiecie, jak ludziom się spieszy, tak? Ludziom się, słuchajcie, spieszy. Z koszeniem zboża, a w SKR-ze bizony, kurde, co dnia młócą u ludzi, no i wiecie, ktoś, kurde, chce skosić szybko, to nawet taką wistulę wynajmie, nie? A dla mnie to na rękę, bo parę groszy zawsze się zarobi. Także no, i tak fajnie, nie? Dobra. Styk. Może naokoło jeszcze obkosimy. To aby to więcej trawy zebrać. No, 11 minuta. Kurde, powiem wam, czasu troszkę jest. Kurde, tylko gdzie ja przetrząsnąć mam na gospie. To bym, słuchajcie, wiecie co, może i przetrząsnął. Może bym od razu i przetrząsnął, no zobaczymy zaraz. Niech to sobie by przesechło. Fajnie. No, bo ta trawa to musi jednak troszkę poleżeć. To on się tładzi na podwórku, widać, kurwa. Już wypatruje, że ja koszę, to już wiecie, już ciekawy. Kurde, tylko że on ma słabe oczy i zaraz pewnie coś się zepsuje, więc będziemy musieli, kurde, pierdzielać, bo potrafi się zapatrzeć i czasami wiecie, a to kurde, wałek pier, a to coś. Dobra, także kurde. Jak widzi ta żem skosił. To jeszcze jakieś mijaki. Jakieś mijaki, słuchajcie, podokończamy. No i będziemy brać się za przetrząsanie trawy. Dobra, 13 minut. Dobra, odsuńcie się, bo kurde. Jak widzicie, tutaj kurde obrotów kurde nie brakuje. No i dobra, spadamy. O kurde, rezerwa we Władku, słuchajcie, no. Nie wiem, czy ja mam bania kropy. Kurde, bo lecieć na CPN po wiaderko ropy, to tak wiecie. Wiecie, jak to jest? O, mamy ropę, dobra. To zaraz sobie w Ładzie zatankujemy. Bo widzę, że nam kurdandziot nieco wypalił tutaj. Pająka też mamy, także zaraz sobie podepniemy. No mam nadzieję, że mi już kurdandziot nie zgaśnie tutaj. O, cyk. Dobra.
Podepnijmy sobie, kurde, przytrząsacz, to może, słuchajcie, przywrócimy tą trawę, niech to sobie już tam dosycha. A talerzowaniem się zajmiemy może, kurde, nieco w innym odcinku. Dobra, pójdź Wałek, czy chodzi. Dobra, chodzi maszyna, także kurczę, luks, robota. No i dobra, czekaj, to zaraz my tutaj, kurde, paliwa weźmiemy. Bo ropy mam mało. O, tutaj, kurde, mimo zbytnio ropy. Kurde, nie wiem, czy mi starczy, ej. Ej, nie masz, kurde, nigdzie bańki ropy? Kurde, czekaj, ta w garażu. Czy ja coś tu mam? Nie, to tylko kosiarki, kurde, na. No tak. Ciekawe, czy mi starczy, ej. No mam połowę zbiornika. Dobra, słuchajcie, na razie działamy. Póki co ropa jest. Wiecie co, jednak to wszystko za cicho jest. Ropa jest, także... także fajnie. Dobra, pyk, tutaj zajeżdżamy elegancko. Dobra, i od tej strony będę wjeżdżał. Także tak, może sobie na dwójeczkę. O, cyk. Dobra, takim biegiem myślę, że będzie dobrze. Nieco tutaj przetrząsać. O, pyk, pyk, pyk. Siedemnaście minut, słuchajcie, także stależować chyba nie zdążę. No, chociaż zobaczymy. Zobaczymy, słuchajcie, jak mi pójdzie tutaj przetrząsanie. Jeżeli szybko się uwinę, to myślę, że na spokojnie powinienem się, słuchaj, to wyrobić. Także dzisiaj Władzio, 30 była w odwozie, słuchajcie, na usługach, także już tutaj damy jej dzisiaj odpocząć. Przetrząśniemy sobie trawę. Przetrząśniemy sobie trawę, słuchajcie, tym Władziem. No mówię, Władzio do remontu pójdzie za niedługo, więc już, kurde, jemu tutaj czas będzie, no już kolorek zmienia trawa, ale to nic, słuchajcie, my jej dzisiaj nie będziemy zbierać, bo nie sztuka w jednym odcinku wszystko zrobić, wiecie, w farmingu to by się dało, ale tu nie o to chodzi. My sobie to, słuchajcie, ogarniemy w następnym odcinku prawdopodobnie, czyli zgrabimy i sprasujemy, a w międzyczasie, no jeszcze chciałbym te pole zacząć talerzować, zobaczymy, czy mi to wyjdzie, słuchajcie, dziś zrobić. Bardzo bym tego chciał. A jeżeli mówię, jeżeli wam się odcinki podobają, oczywiście koniecznie łapeczka w górę, subskrypcja jakoś na kanale, coś. Będzie bardzo dobra robota. Dobra, pyk. Oporowo, całodobowo, jak to wy mówicie, nie? No, 19 minut mamy. No, także zobaczymy. No, może bym, słuchajcie, jeszcze talerzować zaczął. Chociaż, no, tak jak mówię, nie wiem, czy się wyrobi już po prostu z talerzowaniem, ale bym chciał, no nie, bo tam do talerzowania to ogólnie dużo mam, no i te pola trzeba złączyć, co tam rzepak był koszony. Jak w poprzednich odcinkach, oczywiście sami dobrze wiecie, a jak nie wiecie, to zapraszam do obejrzenia poprzedniego odcinku. Mam nadzieję, że wam też się spodoba. Kto nie widział, tam młody ze SKR-u przyjeżdżał kosić bizonem z sieczkarnią rzepak, no bo ja w Wistuli niestety nie mam, chociaż powiem wam tak, w następnym, no, w następnym roku, sezonie myślę, kurde, wiecie co, na słomę ten rzepak jednak, na płaciu, kurde, by się nadał.
ciul, tam jakoś pozbijam, kurde, czy w kostkę, wiecie, czy kurde, prasę ktoś pożyczy. No, Janek, a może prasę swoją kupisz? No, powiem wam, wiecie co, ciężko będzie swoją prasę kupić. No w te kostki nie chce się cholera bawić, no kurde, wiecie, jeszcze no, do kostek prasę bym kupił, nie? No ale je zwozić, kuźwa. No tak nie na rękę mi. Dobra, pyk. No, nie no, 20 minut będzie, kurde, odcinka to trochę mało. Jarek, cyknij fotę. Dobra, cyknę. Lubicie, jak na społeczność wstawiam takie typu zdjęcia? Możecie napisać w komentarzach. No powiem wam, polska wieś pachnie tutaj jak licho, nie? No jeśli chodzi o to, to mamy przecież Władimirca, 30 Wistulę. No, myślę, że wielu, wielu fanów jest takich właśnie, jak to się mówi nieraz, klamotów. Więc fajnie. O kurwa, 3 na te bierzesz? No dość szerokość ma specyficzną, to nie powiem, ale no już kurde trudno, nie będę przecież kombinował, bierze 3T, to nie bierze. Ale grunt, że jest przetrząśnięty, to sobie mówię, przeschnie. Na spokojności. I będzie miodzio. Kurwa, o. Wuja na pewno się cieszy, kurde. Śnił mi się po nocy, słuchajcie, że kurde, Jarek, nie, nawet się tego nie spodziewałem, że tak będziesz dobrze gospodarzył, więc raczej zadowolony. Oczywiście, żebyście nie myśleli, że to naprawdę było. No i dobra. Widzę, że tam troszkę jeszcze jest, kurde, mijaczka. No to Jarek, co ty będziesz robił, słuchaj, na resztę odcinka? No wiecie co? Chyba, kurde, pojedziemy talerzować. Chyba pojedziemy talerzować, dobra, cyk, tutaj nic nie jedzie. No mam nadzieję, że mi ropy starczy tutaj już tyle, co, wiecie, aby stależować, to myślę, że będzie chłodzić. Kurde, te kostki do chlewa bym wniósł. Czekajcie, bo one tak porozpierdzielane leżą. Niefajnie troszkę to wygląda. Obornika mam. 18 ton? Kurwa, ile narobiły. No to niech to sobie tutaj leży. Z czasem sobie zjedzą oczywiście. Na obornika, kurde, powiem wam, jest troszkę. Myślę, że jak przewinę czas, to jeszcze będzie. I to nie mało. Dobra, wciepniem to tutaj, bo kurde, te kostki to tak szpecą. O, prasę, słuchajcie, tutaj wciągnąłem, tak jak widzicie, prasa stoi. Więc nie martwcie się o to. O, a co się teraz nie zamknął? Dobra. 24 minuta, no to nie, no pojedziemy, słuchajcie, stależować troszkę. Tutaj koło gospodarstwa. Dobra, no kiszonka, jak widzicie, jest też. No nie wiem, co z nią zrobię. Chyba dam na tych. Oddam na dla krów, nie? Jakoś tutaj skarmię ją.
No, talerzówę też mam, klamota. Jarek, to pokaż jeszcze tutaj. No dobra, o, zobaczcie, rzepaku jeszcze tyle mam. Aż mi się pod ten nasypało. No i kurde, na rozrzutniku jeszcze ile mam pszenicy, także kurde, będzie do sprzedania. No bo świn na razie nimo. Dobra, pewnie tędy pojedziemy. Dobra, i na sierpniu trzeba będzie rzepak, więc kurde, zajeżdżamy, słuchajcie, na te pole, tutti, tutti. Także rzepaczek po tej stronie teraz będzie, a pszenica po tej pewnie z jęczmieniem, coś takiego. No wapna jeszcze, słuchajcie, mam trochę, także na sezon mi starczy. O, tutaj drzwi może zamkniemy. Mogłem w sumie tędyk przejechać, no ale już pomyślałem, że dobra, trudno bokiem. No i dobra, na razie naokoło. Ciśniemy, także już tutaj dodatkowo jeszcze sobie potalerzujemy. Te chwasty opryskane przecież tak. Mam nadzieję, że będzie bardzo dobra robota. A Władzio, jak widzicie, kurde, dobrze sobie radzi nawet z talerzówką, więc tutaj co do wymagań to nie mam. Jeszcze kamienie, żebym, kurde, dowalił mu. Dobra, jakoś tak przetniemy. Potalerzujemy, kurde, no mówię, tutaj talerzowania niedużo. Więc sobie to na raz, dwa zrobimy. No na pewno jeszcze poza odcinkiem sobie pojeżdżę talerzówą, ale będzie zrobione, słuchajcie. Także sierpień. Myślę, że no trzeba by było coś tutaj obornika trochę dać, nie? Już kurde. Jarek, ale jak ty dasz obornik, jak rozrzutnik jest pszenicy? Powiem wam, kurde, się przesypie. Wysypiemy na klepisko, bo kurde, trzeba będzie aparat założyć. No i nie wiem, czy ja tutaj gdzieś cyklopa wypożyczę, czy coś. Bardzo bym chciał, słuchajcie, cyklopa wypożyczyć. No tutaj SKR-em będę się ratował, no nie ma co, kurde, gdybać, tak? Zawsze wuja też prosił, zawsze, kurde, wiecie, jak coś trzeba było, to prosił, co nie, jeździł do SKR-u tutaj obok i mówi, kurde, no że miał znajomości, po prostu to mu pożyczali, nie? No nie każdemu pożyczył. Więc mam nadzieję, że mi, kurde, też pożyczył cyklopa. No chyba, że tam Luki będzie sprzedawał, to zobaczymy, ten młody. Bo on tam na gospie ma, to ja by tego cyklopa, kurde, kupił. Albo chociaż, żeby na razie pożyczył, bo kurde, ciężko będzie. Nie powiem, jeśli bez cyklopa to będzie ciężko. O, kurde, widłami ładować. W sumie mógłbym, no ale to też wiecie, kurde. Czasu schodzi, nie? Mamy 28, kochani, minutkę odcineczka Bożego, także no jeszcze troszkę dosłownie podziałamy. Ostatnio były te odcinki trochę krótsze, więc teraz postaram się właśnie, żeby były dłuższe. Dlatego trzy roboty na jednym filmie to jest bardzo dobra robota. No, także Jarek ścieżki będzie się robił. No wiesz co, wiecie co, jeszcze nie. Jeszcze, kurczę, myślę, że nie ta pora, dopiero jak 60 bym, kurde, nieco miał to wtedy, bo tutaj na te klamoty, te ścieżki robić, tu i tak mało, wiecie, mało pól, mało plonu, więc straty by były niezłe i... O, tamte pola, jak widzicie, te dwa malutkie kawałki tam obok siebie, co są, trzeba będzie połączyć. Bo tam wam nie mówiłem chyba, ale tam to też były moje pola. Tylko, że tam rzepak, kurde, no nieco troszkę nie wyrósł. Ale tam były też pola moje, tylko że tam strasznie słabo rzepak rósł. Ale tutaj, kurde, powiem wam tak. Tutaj to młody mówił, że fajnie sypało. Także no,
ja jestem zadowolony, bo wiecie, kurczę, no troszkę pieniążków jednak, jednak tutaj będziemy mieli. Nawet sąsiady, kurde, mówią, że o, Jarek to nie pije, kurde, nie chodzi do sklepu, wódki nie ten, nie tyka, tylko robi. Nie no, słuchajcie, tutaj na wiosce, żeby, kurde, człowiek pił, to nic by nie miał. Tu trzeba naprawdę pracować. Także, no, nie w głowie mi jakieś tam manieczki czy coś. Jak widzicie, o, skosiłem trawę, przetrząsnęłem, no i co? Mógłbym odpocząć, ale kurde, jest talerzowanie. No zaraz trzeba będzie, zaraz będzie sierpień, trzeba będzie, słuchajcie, kurde, no już pomału tutaj oborniki wozić, trzeba będzie uprawiać pod rzepak, tak. Myślę, że trzeba będzie orkę też wykonać na dwa ciągniki. Może młodego ze SKR-u poproszę. Bo mam w sumie trójki i dwójki pługi, także no kurde, na dwa ciągniki typu Władimira 30, myślę, dali im radę. Także no, zobaczymy, zobaczymy. Pyk, no i stależowany nawet dużo jest. Aby ten tutaj zagajnik zrobić, bo on mnie tak denerwuje. Powiem wam, ta część pola jest na mnie jakaś taka bardzo słaba. Nie lubię tej części pola. Kurde, wiecie co, jakbyśmy kupili trochę ziemi, to ja podejrzewam, że ja tutaj bym trawę zasiał. Tak mi się wydaje coś, że... żebym trawę zasiał, no ale już tak powiem wam, marzy się jakiś Ursus 60, no... Chociaż 60 powiem wam, tutaj nie będę miał. Raczej 55 wleci. Nieco troszkę starszy model. Także 60 nie będę miał. Raczej, a zresztą zobaczymy, no ale... Kurde, na 60 to trzeba 15 tysięcy wywalić, co najmniej 16 coś. Więc też lipa, lipa, lipa. No, ale Władimirec to jeszcze będzie, także kurde, fani Władimirca, nie bójcie się. Władimircem będziemy jeszcze robić. O, tutaj te maszynki, kurde, nie szybko pójdą, słuchajcie, na sprzedaż. Bo nawet jak będę miał 4 ciągniki na gospie, to tych Władimirców nie sprzedam, bo młody pewnie będzie też chciał, kurde, niecoś, to nieco pomóc. Młody jak to młody. Pewnie na 2 ciągniki, albo i na 3, kurde, może Patryka jeszcze bym, kurde, w sumie ściągnął, kurde, bo wiecie, ludzie ogólnie chcą pomóc, nie? Ludzie chcą pomóc, kurde, bo wiedzą sami, że ja jestem tutaj jakby sam, nie? Nawet kobiety nie ma tutaj. Ja wie, to trzeba się pójść na Sokole, gdzieś tam, kurde, coś zapoznać i byś miał. A tam, kurde, gospodarka, powiem wam, z rana obrządki. Później, kurde, w pole, w południu kawa, obiad, później znowu w pole. Jarek, ale nagotować by miał kto. Ta tam, pierolisz pan. Lubicie, jak Jarek tak gada sam do siebie? Dajcie znać tam w komentarzu. A ogólnie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu odcinka, to możecie napisać śmiało hashtag talerzowanie, przypnę wam serduszko oraz przypnę wiadomość jako pierwszą. Możecie tam śmiało dać znać, co i jak. Dobra, tutaj biegi łatwo wchodzą. Dosłownie palcami można wbijać, bo to już jest ta dwuwajchowa skrzynia. Czyli te 25A. Jak na te ciągniki, to powiem wam, nie narzekam, bo słyszałem różne opinie, że tutaj, kurde, cuda niewidy, wiecie, się dzieją, tak? Więc no, ja tutaj nie mogę narzekać. No, zobaczcie, i bania kropy poszedł. Zaraz znowu, kurde, trzeba będzie tankować. Także ja jeszcze sobie zjeżdżę, myślę, poza odcinkiem po paliwo na CPN. Bo mi ropy nie starczy, no kurde. A jeszcze jak akcja będzie obornik, to tym bardziej nie starczy, bo kurde, cyklop, o ile będzie w akcji, bo nie wiem, nie obiecuję wam tego. To o ile cyklop będzie w akcji,
To trzeba będzie podpiąć przecież 30 i kurde. Trzeba będzie podpiąć 30, kurde, i Władkę przecież, nie? Władka na pewno pod cyklopa, a 30 pod rozrzutnik, bo kurde, Władzie do rozrzutnika się nie nadaje. Dlatego, bo on ma, słuchajcie, za wysoko troszkę, moim zdaniem, kurde, zaczep i to źle wygląda, więc tutaj 30 pójdzie w ruch, a cyklopem będę ładował Władziem. O, pod Władzia podepniemy i będzie miodzio. No, najważniejsze, że ja wapna stosuję też, między innymi, no bo jednak, kurczę, nie chcę tutaj sezonów opóźniać, a tutaj, no, wymaga zaorania, więc orkę trzeba będzie zrobić. Zobaczę, wyjdę, jak tutaj leże są. A, przetarte już elegancko, bierę, kurwa, panie. Dobra. No, także troszkę roboty zrobiłem, fajnie. Mówię, nawet się nie spodziewałem, że dzisiaj talerzować zacznę, no ale w sumie dobrze, bo kurde, później wiadomo, zaraz trzeba będzie to siano jeszcze robić. To też czasu na pewno zajmie. Ajajaj, z tym kurde winklem tutaj, no naprawdę, tak nienawidzę tego robić. Czekaj, to się napije normalnie, bez nic, bo kurde, przysuszyło mnie nieco tym wapnem. Można normalnie się kurde zatrzeć, jak to mówią. Oto to. O kurde, orężadę. Dobrze mi orężadę, słuchajcie, do ciągnika wziął. Bo ciepło jest. Ciepło jest, mamy lipiec, słuchajcie, i naprawdę pogoda jest fajna. Nawet jak widzicie, drzwi nie zamykam, tylko robię od razu. No maszyna dostaje po garach, nie powiem, jeżeli chodzi o to, to kurde, takie temperatury to dostaje po tyłku, no ale kurde, no. Wieczorem będę robił, no wieczorem może, kurde, wiecie co? Może nagram, kurde, wieczorną orkę, o, obornika. To będzie fajne. Ja już mam pomysły dla was, o ile nie zapomnę oczywiście tego zrobić. Bo tak zawsze w dzień, słuchajcie, wszystko nagrywam, a tak jak zachodzi słońce czy coś, to przecież kurde warto, nie? Jarek, zdjęcia nie zrobiłeś. No to proszę bardzo, już zrobimy. O. Coś tam będzie. Nie wiem, czy do miniaturki dam radę zlepić trzy zdjęcia, ale będę się starał, więc kochani, wybaczcie mi tutaj, jakby coś nie wyszło. A tam kurde, ważne, aby na odcinku było talerzowanie. No tak, w sumie racja. Zwykle macie rację. No już pompa jęczy, kurde, słuchajcie, no mówię, trzeba tutaj będzie robić ten remont, robić, Jarek, robić. No i dlatego chcę też usługi wynająć. Znaczy chcę, żeby ludzie na usługi mnie wynajmowali, bo kurde, no z czego ja tutaj ten remont zrobię? Także no, część pola mamy stależowane. Jakby nie patrzeć, słuchaj, tak kurczę, mamy część pola stależowane, więc mnie to bardzo cieszy. Daj no tutaj jeszcze poprzecznik ten. Takie ubytki też kurde potalerzujemy. No, także myślę, że jakbym z czasem kupił pole jakieś, chociaż na razie to wiadomo, mogę sobie tylko pomarzyć, to bym tutaj zrobił łąkę, tak? Ale by było siana i kiszonki, co? Kurde, widzowie, jak myślicie? No i dobra. Wezmę w sumie tutaj naokoło jeszcze cofnę, o cyk.
wytęteguję tutaj, kurde, wszystko. No, na tym kawałku pierwszym, co tam duży jest, to było fajnie sypało, ale tam dalej na tych dwóch to już tak. Tak średnio, powiem wam, no ale tam wiecie, no nie było nic dodane, tak? Teraz jest wapno, zaraz pójdzie na morze, nawet i obornik, zobaczymy. Dobra. No i dojeżdżamy do końca i będziemy, słuchajcie, kończyć, bo mamy 40 minut odcineczka Bożego, także fajnie, ja się cieszę bardzo oczywiście. Bardzo jestem tutaj zadowolony. Dobra. Także ja wam dziękuję, kochani, za to, że oglądacie oczywiście te odcinki. Mam nadzieję, że film się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subika oraz komentarz. Ja dzisiaj się z wami żegnam. Na dzień dzisiejszy to będzie wszystko. Także siemaneczko, do następnego strzałeczka. Cześć!